spotkanie ekip Moxley z Centrum Naczep wybraliśmy jako nasz mecz dnia, dlatego właśnie o tym starciu dziś w Sport Game. Starciu, o którym można powiedzieć, że toczyło się pod dyktando tylko jednej drużyny. Oczywiście w mieście żyje koszykówka seniorska na kilku szczeblach zawodowych, żyje też ta amatorska i trzeba przyznać, że właśnie w tej drugiej odmianie stolica Dolnego Śląska czyni stały postęp. Mecz, który oglądamy, doskonale rozpoczął zespół Centrum Naczep.com. Kluczem do tego sukcesu z pierwszych minut okazała się żelazna defensywa. W pierwszej kwarcie Centrum pozwoliło przeciwnikowi na zdobycie ledwie dwóch oczek. Drużyna natomiast rzuciła punktów 11 i to ustawiło przebieg całej konfrontacji. Kolejne minuty mijały, a Centrum jak w transie świetnie broniło i zdobywało kolejne punkty. Po 15 minutach było 20-2, po kolejnych kilkudziesięciu sekundach 25-5 i 32-7. Losy meczu wydawały się więc przesądzone. Trzecia kwarta nie zmieniła wyniku, choć prowadzący nieco zwolnili i pozostawili swoim przeciwnikom więcej miejsca. To ekipa Moxley wykorzystała, ale nie była w stanie już zmienić końcowego losu tego spotkania. Ostatecznie wygrała pewnie 55-42. Najwięcej punktów dla zwycięzców, 15, zdobył Kacper Juszczak. Wśród pokonanych najlepiej wypadł zdobywca 16 oczek Wojciech Gac. Zwycięzcy wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli grupy B pierwszej ligi. Pokonani są sklasyfikowani tuż za nimi i mają taki sam bilans.